przez to okres roztrenowania w tym okresie, jak jest tylko możliwość, to staramy się sprawdzić zawodników na tyle, ile możemy, żeby mieć jakiś obraz na przyszłość. Także nie można z tego jakichś daleko idących wniosków wysuwać, ale takie sparingi są potrzebne, tym bardziej to nam też przedłuża okres roztrenowania. My, jeżeli będziemy brali zawodników, to do tych formacji, które nam brakują, ewentualnie zawodników, którzy są bardzo młodzi, perspektywiczni. Także zobaczymy. No, mam nadzieję, że jeszcze ten okres już przygotowawczy jest na tyle długi, że jeszcze będziemy mogli wrócić do tematu, ewentualnie sprawdzić następnych zawodników.